Hello, witajcie w kolejnym odcinku Bungle in the Jungle. Dziś będę przesadzać swoje rafidoforki, właściwie dwie. No myślę, że do tej samej doniczki, ale dam im palik kokosowy, bo ta już jest tak rozrośnięta, że o, widzicie, już się cała chwieje na tym paliku takim bambusowym, na tyczce, na której jest. Więc najwyższa pora już ją przesadzić, a zrobię to z Wami, bo wiele razy już mnie prosiliście, żeby pokazać, jak się mocuje roślinę na paliku, jak ten palik tam wsadzić i w ogóle o co chodzi. Więc stwierdziłam, że przesadzę razem z Wami, to od razu sobie zobaczycie. Jeśli chodzi o rafidoforę, to jest to bardzo wdzięczna i zupełnie niewymagająca roślina, która rośnie jak chwast. Totalnie nie trzeba się nią zajmować. Co najwyżej ją przycinać, jak zacznie wchodzić na sufit, bo rośnie hiper szybko i jest bardzo ekspansywna. Czasami ją możecie w handlu dostać też pod nazwą nieprawidłową Monstera Minima, ale tak naprawdę to jest właśnie taka nazwa bardzo wdzięczna. Rafidofora tetrasperma. Łatwo zapamiętać, nie? Jeśli chodzi o jej pielęgnację, to stanowisko jasne, ale oczywiście bez mocnej ekspozycji na słońce. Podłoże do monstery albo do filodendronów, czyli z dużą domieszką chipsów kokosowych, kory, perlitu, keramzytu. I ja jeszcze sobie tutaj dałam worm casting, czyli taki nawóz naturalny, to jest po prostu obornik będący efektem wydalania różnych tam owadów z dżdżownicami na czele. Ten jest chyba akurat z ślimaków. No i też go tutaj sobie trochę do mieszanki dodałam, żeby po prostu wspomóc rośnięcie. On jest bardzo bogaty w różne mikro i makro elementy potrzebne roślinom do życia. Jest takim po prostu naturalnym nawozem. Czy coś jeszcze ważnego z ciekawych rzeczy, to Wam pokażę. Podlewamy ją dopiero jak przeschnie to podłoże zupełnie, tak? Tak naprawdę dajcie jej wyschnąć przed podlewaniami. Te punkty takie białe, które się robią na łodygach w różnych miejscach, one są najpierw jakby w powierzchni łodygi, a z czasem robią się wypukłe, wystające, to będą nowe łodygi. Tak? To taka ciekawostka. I właśnie jak ją przed chwilą oglądałam, to zauważyłam, że jest tego naprawdę pełno. Tutaj jest jeszcze właśnie tylko biała kropka. Tu możecie zobaczyć już troszeczkę uwypukloną. A tu widać, jak już z tego wychodzi nowa łodyga. I naprawdę tych kropek odkryłam tu chyba ze 20, więc zaczynam się bać tej rośliny, słuchajcie. No, jest naprawdę jedno, co do czego ma tendencję, to do powstawania plam grzybowych na liściach. Jest na to podatna. I to jest właśnie związane albo z przelaniem, albo z wychłodzeniem, albo z obiema rzeczami naraz. I też kiepsko znosi transport, więc po transporcie, jeżeli ona jakimś tam mikrourazom ulegnie w podróży, one lubią się nadkażać właśnie jakimiś tam zmianami grzybiczymi. I to jest w przypadku tej rośliny szczególnie nagminne. Ona jest na to wyjątkowo podatna.
ale bardzo łatwo z tego wychodzi, nawet nie trzeba żadnych oprysków. Wystarczy takie liście, na których coś tam się rozwinie, po prostu oberwać, przyciąć i odrasta w mgnieniu oka. Także właściwie wszystkie te moje okazy to są takie, które kiedyś właśnie były u nas i coś tam się z nimi zadziało i ja je wycofałam ze sprzedaży, wzięłam do domu, poprzycinałam mocno do łysego. No i jak widzicie, wcale to nie było dawno temu. Także roślina jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo żywotna. Dobra, wyciągam. Troszeczkę łapię za łodygi zawsze. Trochę przechylam. To mi zaraz wszystko się wysypie, ale trudno. Taki mój los i mojej podłogi. Dobra, widzę, że tam sporo jest tych korzeni, nie chcę łatwo wyjść. Złamałam czy nie? Chyba nie. Trzeba to zrobić z wyczuciem. Dobra, idą. Okej, mamy to. No, jakaś taka super znowuż rozdośnięta to nie jest. To też taka doniczka, że ciężko się nią operuje. Dobra, teraz drugą. Ta wyjdzie łatwiej, bo te plastikowe zawsze sobie można pouciskać i łatwo wychodzi. Dobra, mamy to. Teraz zrobię tak. Nasypię trochę ziemi, trochę podłoża już do tej doniczki, do której będę zasadzę zaraz obydwie. Ciup. Palik umieszczam na środku. Jeszcze może trochę. Będę też tej ziemi używać, bo one były nie tak dawno przesadzane, także to podłoże jest jeszcze całkiem świeże. Dobra. Muszę wsypać więcej, słuchajcie, bo mi się to nie będzie trzymać. Okej. I teraz je trochę porozdzielam, żeby nie było tak, że sobie umieszczę tylko z jednej strony palika, tylko dam je po różnych stronach, żeby były tak ładnie symetrycznie, żeby nie było tak, że z jednej strony mam gęsto, a z pozostałych łyso, to sobie dam je po różnych stronach palika. Siup. Zawsze te korzenie, które tutaj wystają, trzeba dać do środka doniczki, żeby nie zostały ponad powierzchnią ziemi. Teraz tą mniejszą. Tak, jak widzicie, one były już w dobrym podłożu, więc nie oczyszczam ich do zera. Ja mam taką zasadę, że jeżeli coś jest w złej ziemi, nieodpowiednie, jak na przykład kaktusy we włóknie kokosowym, no to czyszczę korzenie dokładnie, do zera. Ale o, te są tak zrośnięte, że chyba nie będę ich męczyć. Mogłabym, ale po co ryzykować? Dobra, wsadzę to w całości. No, natomiast jeżeli są już w dobrej ziemi, tak jak te, no to nie ma sensu oczyszczać całkiem tego do zera, dręczyć korzeni, ryzykować, że coś nam się gdzieś połamie. Tylko po prostu tak jak jest, wsadzamy. Dobra. Właśnie, kochana. O, te korzonki wszystkie wsadzam, żeby nie wystawały. Dobra. Trochę to sypiemy. Widzicie, mam łopatkę, a i tak robię łapami. Cała ja.
Jeszcze troszkę tu. Staram się tak dość mocno ugnieść, ale też bez przesady, żeby to nie może być sztywne jak beton, ale nie może być też luźne, bo musi dobrze ta ziemia korzenie pooblekać. To nie jest to słowo, którego chciałam użyć, ale nieważne, wiecie o co chodzi. Dobra. Czyli palik sobie wetknęłam w ziemię, na środku mniej więcej i rośliny wsadziłam dookoła, żeby były ze wszystkich stron palika. No i teraz mam tu sobie sznurki i będę podwiązywać łodygi do palika. Rafidofora, podobnie jak inne, jak monstery i jak inne jakieś pnącza, no jak dużo roślin tropikalnych, ma korzenie powietrzne, filodendrony, syngonia i ona za jakiś czas sama się w ten palik wczepi. Natomiast zanim to nastąpi, ja podwiążę łodygi po to, żeby już im ten taki kształt nadać. Natomiast uważajcie, jak będziecie właśnie podczepiać, żeby nie zrobić tego zbyt ciasno. Dlatego, że no, roślina będzie rosnąć, łodygi będą się robić grubsze i grubsze. I jeżeli zrobicie to bardzo ciasno, no to może się okazać, że za jakiś czas ten sznurek po prostu zacznie się wrzynać w łodygę, krzywdząc roślinę i nawet hamując przepływ soków w łodygach, więc nie za ciasno. Po jakimś czasie, jak już korzenie się dobrze wrosną w palik, możecie śmiało te sznurki poobcinać. To mogą być sznurki albo taki drucik florystyczny też. On jest bardzo miękki i elastyczny. Co wolicie, jak wam jest wygodniej. Akurat mam sznurek pod ręką, więc będzie sznurek. Trochę ten palik mógłby być większy, ale jest jaki jest. Dobra. To może już tu sobie opleciemy. W miarę możliwości staram się utrzymać jej naturalne skręty, które już gdzieś tam ma, żeby za bardzo nie naginać łodyg. I w jej przypadku muszę już iść góra-dół, no bo jest po prostu już za wielka, za długa, więc jeżeli macie roślinę mniejszą, to oczywiście śmiało możecie ją poprowadzić tylko do góry. Tu w moim przypadku no muszę już część łodyg zawinąć też w dół. One potem sobie i tak skręcą do góry i jeżeli gdzieś tam na początku roślina nie ułoży się ładnie, to też się tym nie przejmujcie, dlatego że ona no po prostu musi się ułożyć z czasem i mi się nigdy na początku nie podoba. Jak skończę, to tak patrzę i tak, o nie, jak brzydko to wygląda, ale po paru dniach, jak ona tam się też już po swojemu powykręca do światła, do łodygi, to okazuje się, że jednak patrzę i o, fajnie, nie? Więc jakby nie przejmujcie się efektem od razu, jeżeli coś wam się tam nie spodoba, bo roślina musi się ułożyć. Na przykład teraz liście, przez to, że poprowadziłam łodygi w dół, no to liście są odwrócone spodami do góry częściowo, na przykład tutaj, nie? Jest roślinka spodami do góry i to wygląda beznadziejnie. Natomiast za parę dni one się odkręcą same. Nie musicie nic tutaj w to ingerować i zacznie to znowu wyglądać dobrze.
staram się nie połamać pędów. No i też przez to, że poprowadziłam górę-dół, to zrobiło się to wszystko takie gęstsze. Nie jest to jeden patyk wokół, samotny wokół palika, tylko faktycznie ten pokrój jest gęstszy. Parę dni minie i ona się ładnie tutaj ułoży. Może jeszcze to naprowadzimy tu. I powinno być ok. Jeszcze ten dół tam mi się nie podoba. Zaraz go poprawimy. Na koniec warto jeszcze raz podociskać podłoże wokół łodyg, bo zawsze coś tam się mogło jeszcze przy tym mocowaniu na palik poprzesuwać i zwłaszcza wokół palika. I starajcie się wokół palika faktycznie ziemię dość mocno ugnieść. Jeszcze jej nawet można trochę podsypać, jak czujecie, że jest mało. Dlatego, że pamiętajcie, że mamy bardzo przepuszczalne podłoże do naszej rafidofory i ono czasem się zdarza, że jak mocno przeschnie, no to palik zaczyna się kiwać w takim podłożu, więc warto tutaj dobrze upchać i na koniec podlać. Przy podlewaniu starajcie się podlać dokładnie całą powierzchnię dookoła, wszędzie, bo ta woda, która teraz przepłynie przez podłoże, sprawi, że ono dobrze osiądzie, że jak gdzieś tam żeście zostawili taką dużą powierzchnię wokół korzeni bez ziemi, to teraz pod wpływem wody to podłoże tam osiądzie, ładnie się ułoży, więc trzeba podlać całą powierzchnię ziemi. Natomiast mam nadzieję, że już to wiecie, że podlewamy po przesadzeniu bardzo niewiele, bo świeża ziemia chłonie wodę w sposób wyjątkowy i to pierwsze podlanie zawsze sprawia, że ta woda jest naprawdę mocno zmagazynowana i długo się utrzymuje po tym mokre podłoże, więc jeżeli podlejecie za dużo, możecie na dzień dobry przelać. Tak wygląda. Nie jest na razie właśnie pięknie, bo ona musi się jeszcze poodwracać, ale już będzie mnie mniej denerwowała, bo już wiem, że jest taka bardziej zwarta, przyczepiona, nie rozłazi mi się na pół pokoju, no i jest podczepiona tak jak lubi. Mam nadzieję, że się filmik przydał, bo dużo mnie właśnie razy pytaliście o to, jak ten palik zamocować. O, u mnie jak zwykle musi być trochę krzywo. Mam nadzieję, że Wam wyjdzie idealnie prosto. No, tyle. Do zobaczyska przy następnej okazji.